zgodnie z obietnicą zapraszam Was teraz na serię kilku filmików, w których omówimy sobie kolejne skrzyżowania w ciągu ulicy Piłsudskiego, na początek rondo budowniczych Huty Katowice, no i jadąc od ulicy Wybickiego, od Wiśniowej, pojadę w prawo. Tutaj oczywiście ustępuję pojazdom nadjeżdżającym z mojej lewej strony. Oczywiście upewniłem się i wykonujemy skręt. Jak lewą stronę mam wolną, spokojnie sobie wyjeżdżam od cała w zasadzie filozofię. Aleją Piłsudskiego dojeżdżam do ronda budowniczych. Jadę od centrum. Na ogólnym filmie, gdzie pokazywałem ten przejazd tą jedną jezdnią, tam już zawracałem na rondzie budowniczych, więc tego nie będę robił. Pojadę w lewo. Przypominam, mamy trzy żółte kreski. Zmieniam pas ruchu. Jadę szeroko, czyli tutaj w zasadzie nic się nie zmienia. Muszę się znaleźć na prawym pasie. W prawej stronie ustępuję. Następnie już w samej ulicy Wiśniowej zmieniam pas ruchu na prawy. Wszystko wykonałem. Skręt w lewo na rondzie budowniczych Huty Katowice. I ponownie jestem na ulicy Wiśniowej. Tym razem pojadę w lewo, czyli zajmuję lewy pas. Z tego pasa również jechałbym na wprost, czyli chcąc jechać w kierunku ulicy Kasprzaka, również musiałbym zająć pas lewy. Pas prawy mamy wyłącznie do jazdy w prawo w kierunku centrum, lewa wolna. Tutaj oczywiście muszę ustąpić. Pojazdy, które będą tutaj zmieniały pas ruchu jadące ciągiem ulicy Piłsudskiego, mają oczywiście pierwszeństwo. I jestem na Piłsudskiego, jadę w kierunku Huty. A jadę teraz aleją Piłsudskiego. Jadę od strony Huty w kierunku centrum. No i tutaj możemy na egzaminie zarówno nie dostać żadnego polecenia od egzaminatora, czyli to będzie oznaczało, że jedziemy prosto, lub polecenie może być: proszę kontynuować jazdę na wprost przez najbliższe skrzyżowanie. Czyli musimy zająć lewy pas z tego, co widzimy tutaj na znakach, aby jechać prosto. Prosto, typowo, przejazdu nie mamy. Mamy nakaz jazdy w lewo. I jedziemy szerokim łukiem do prawego pasa, na którym wykonujemy skręt w prawo. Cały problem przejazdu na wprost przez to skrzyżowanie.